Przed wami szyderczy skrót filmu o kubańskim zamienniku Jerzego Killera, który emigruje do naszego kraju, żeby odebrać nam pracę. Estem Jurech Killer. Zanim przejdziemy do sedna, muszę wam się do czegoś przyznać. Od 10 lat jestem uzależniony. Od korzystania z Opery, najlepszej przeglądarki internetowej na świecie. Dlaczego? Opera posiada wszystkie funkcje, których na co dzień potrzebuję, korzystając z sieci, a nawet więcej. W szczególności Arię, wbudowanego i bezpłatnego asystenta AI, który odpowie na wszystkie wasze pytania, zrobi za was research w sieci i przedstawi dokładne informacje, będąc jeszcze do tego miły. Wyobraźcie sobie dobrego pieseła, który jest waszym asystentem. To właśnie Arię. Więc jeśli szybko potrzebujesz informacji, bez przedzierania się przez setki wyników i reklamy, Aria błyskawicznie poda ci przepis na spaghetti czy tekst ulubionej piosenki, a nawet skomponuje dla ciebie maila, opis pod postem czy prezentację. A nowa funkcja łączenia kart w wyspy pomaga zaoszczędzić mnóstwo miejsca na pasku kart, łącząc je tematycznie i podkreślając innym kolorem, dzięki czemu w każdej chwili mogę zrobić miejsce na kolejne. Bo jak wielkiego monitora byś nie miał, to pasek kart jest zawsze za krótki. Więc jeśli znowu toniecie w kartach, jak za dotknięcie magicznej różdżki możecie zwijać i rozwijać grupy kart pochodzące z podobnych stron, odzyskując przestrzeń. Wbudowany bezpłatny adblocker pozwala jednym kliknięciem pozbyć się wszystkich reklam wyświetlanych na stronach i przyspiesza też ładowanie stron. Ale nie blokujcie moich reklam, już tak niewiele mi brakuje do trzeciego Porsche. Pasek boczny daje błyskawiczny dostęp do najważniejszych komunikatorów, social mediów i odtwarzaczy, takich jak WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok czy Spotify. Żebyście nie marnowali czasu, gdy chcecie zmarnować trochę czasu. Tryb Lucid zwiększa przejrzystość wideo, wyostrzając obraz i dodając do niego więcej szczegółów, co możecie też stopniować. A jeśli potrzebujecie zrzutu całej strony lub jej części, wystarczy kliknąć w ikonkę aparatu i zapisać obraz na dysku. Dlatego uwielbiam tę przeglądarkę i polecam wam ją do pobrania z linku w opisie. Nie będziecie zawiedzeni. A te... Moja gitara. No! God, please, no! Gdzieś w reklamie Fancy Laczków Jurek Killer pobiera twarzą bananowy prowiant, po czym upuszcza skórkę i wywija na niej orła. O, dawno tego nie widziałem od czasów Bustera Keatona. A gdy zjawia się ochrona, okazuje się, że jest umówiony z prezydentem na tenisa, więc po kompilacji doklejonych interakcji z możnymi tego świata, a nawet Edytą Górniak, to było jeszcze zanim się odkleiła. Jedzie z głową państwa na kort i gdy lokuje w tle co się da, łącznie z Kasią Figurą, komentator wymienia, ile kasy Jurek charytatywnie wpompował w całe państwo i jaki to wspaniały człowiek. To na nim wzorował się Jurek Owsiak? Gdy Wąski dowozi z Sheratona obiad dla Siary Siarzewskiego do jego celi VIP, gdzie ogląda transmisję na żywo, dopytując co z szakalem, a gdy dowiaduje się, że już za pół godziny ma wylądować. Wąs, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Muszę przyznać, że mi też. Siara wydaje jednoznaczny rozkaz, co Szachal ma zrobić z Killerem zaraz po wylądowaniu. Killim! Zabić go, killim! Więc Wąski ładnie odbiera go z okęcia, czekając elegancko z karteczką. Ściągnij ten transparent. Dlaczego tak niekulturalny? I jadą prosto pod rezydencję, gdzie zbrodniarz wkrada się sprytnie na kort i uruchamia bombę z opóźnionym zapłonem, ale przewidzianą z wyprzedzeniem, którą podrzuca killerowi i się zwija, ale piłeczka robi boom po stronie prezydenta, więc natychmiast zostaje powiadomiony ryba, któremu kurtyzana czyta właśnie Pismo Święte. Nie widzę w tym żadnej ironii. I natychmiast przesłuchuje killera, wyciągając z niego wyznanie, że robił zamach rakietą. Będzie dożywocie za usiłowanie wygrania meczu. Gdy Wąski, donosząc kolejne łakocie, mija się w bramie z Lipskim, który został zwolniony z aresztu pod pretekstem ślubu córki. Wiecie, tej, w której każdy parkował? A gdy Siara rzuca zasadnicze pytanie, dlaczego szakal killera nie kylem, to co się stało, że się zesrało? Wąski dobija gwoździa do trumny, informując o wyjściu Lipskiego, przez co Stefana od razu zaczynają napierniczać korzonki i każe wołać naczelnika. A tymczasem Ewka i rodacy robią Jurkowi niespodziankę, prezentując mu złoty obelisk, ale na miejscu czeka już szakal z wiatrówką, bo najwyraźniej też był wtajemniczony w niespodziankę, który na szczęście chybia, bo baba z chlebem potyka się o własne kulasy, po czym killer, martwiąc się o własne życie, prosi rybę o ochronę, chociaż z reguły to ryby jej potrzebują. Więc komisarz Osioł zapewnia, że załatwi mu najlepszą, gdy naczelnik przyłazi do Siary, który nalega, żeby jego też wypuścił z mamra, i przedstawia swojego sobowtóra, samemu znikając. Zasrany
pijany David Siażerfield. A później Mieczysława nachodzą chłopaki, prosząc go, żeby posadził u siebie w pudle Jurka dla ochrony, ale odpowiada to samo co ja, gdy każą mi płacić za cokolwiek. Po pierwsze nie mam za co, a po drugie... nie mam za co. Więc gdy ryba rozpoznaje, że siara ma mało siary w siarze, sprzedaje naczelnika, że wcina sobie obiadek z Sheratona i więźniowie się za niego biorą. I właśnie tak Mieczysław poznał termin zostać przed... A Stefan odwiedza swojego byłego wroga, który przedstawia mu podstawionego pracownika w fundacji Killera i twierdzi, że ma plan, jak wykraść 3 tony złota, które przyjdą do niego w sobotę. 3 tony to sporo, ale... w sobotę. Jednak najpierw siara musi odwołać szakala, a wtedy dostanie 1 sztabę na 3 sztabę Lipskiego. O, tak samo jak w ZUS-ie. A tymczasem Jurka odwiedza Olaf Lubaszenko jako Olaf Lubaszenko, próbując go namówić na film biograficzny, który wyreżyseruje i zagra w nim główną rolę. Niełatwiej od razu spalić te pieniądze? Więc zlewają go i killer bierze tylko numer od napalonej Aldony, a gdy zostaje sam, nachodzi go jamnik i wali mu w serducho tak celnie, że na moment zamienia się w innego typa. Robienie ostatniej fazy fikołka jest bardzo niebezpieczne. Po czym robi mu zdjęcie zalanego krwią i dzwoni do zleceniodawcy, informując, że misja wykonana. Jak to zdech? To znaczy, że tyś go kilim? I wysyła faks z dowodami obciążającymi, ale na szczęście Lipski już to przewidział i po rocznych poszukiwaniach znalazł sobowtóra killera. Ja też mam zawsze po 2 sobowtóry znajomych, przecież nie będę szukał nowych. Pułkownika Moralesa, Kubańczyka, który był dowódcą szwadronu śmierci, a teraz szuka spokojnego miejsca w Europie do osiedlenia się. O, zapraszamy! Więc ustalają, że podmienią martwego Jurka na tego z Buenas Noches i on odbierze złote sztaby, za co Lipski liczy sobie teraz 4 sztaby do jednej siary. I co on sobie za to kupi? Nawet na maszynki do golenia mu nie starczy. A tymczasem Ewka znajduje martwego killera, który przeżył dzięki papierośnicy od Olafa, a krew to tylko nalewka babuni, więc wracają do jego mieszkania, gdzie Pupka farbuje mu łeb na to samo. Nie do poznania, jeśli go wcześniej nie znałeś. I twierdzi, że musi się ukryć na jakiś czas, ale on upiera się, że siara na pewno go zrozumie i rusza do niego, wpadając na męskiego kaskadera, którym okazuje się Aldona. Jak jeździsz, ty penisie? Penisa już nie ma, jest Aldona, która właśnie rozwozi zaproszenia na ich ślub, a gdy Jurek tłumaczy się tam coś, że ma dziewczynę, leci z nim w gacusia i wszystko widzi Ewka, która sprzedaje mu strzała na pysk i ostrzega, że to ostatnie ostrzeżenie, bo ty się na pewno nie kotłowałeś z inkasentem. A chłopaki w międzyczasie obserwują, jak z samolotu ktoś wypycha kukłę udającą Moralesa, która po niespokojnym locie ma twarde lądowanie na mordzie. No i w i wylądował. Cały misterny plan też w pi***. Ale po chwili komando Czarek się otrzepuje i wita z nowymi przyjaciółmi. Buenos dias, señor Sierra. Buenos Aires! Po czym wyjmuje z bagażu podręcznego gitarę i odjeżdża swoim hamerrem, a chłopacy za nim. Gdy szakal, zbierając się na lotnisko, widzi wszędzie twarze Jurka i powoli dostaje świra, więc każe się wieźć do kościoła, gdzie rozkłada ryj na chodniku. Ale wiesz, że stare baby zostawiają tam swoje baby? I tymczasem Jurek w przebraniu instruktora pedałowania przyjeżdża do domu siary, gdzie wita go Kasia Laferynda, która podstępnie zwabia go do sypialni, każąc się związać i miziać wyciorem. Łatwiej zmyć kurz pod prysznicem? I gdy przyjeżdżają chłopaki, Jurek chowa się w łazience i niechcący robią z Moralesem budżetowe lustro, po czym killer zwija się swoim szprychopędem, gdy jego niuńka Małgorzata Socha, sorry, Małgorzata Rozenek, cała wylaszczona odwiedza Lipskiego i próbuje zapewnić Jurkowi bezpieczeństwo, więc stary oblech, przekonany, że killer nie żyje, pobłażliwie się zgadza i próbuje ją wyciągnąć na randkę. Jesteś obrzydliwy i zrobiłbym dokładnie to samo. Gdy nagle dzwoni jego córka, która właśnie ucieka z domu, więc zabiera Ewkę ze sobą, a Aldona zabiera Jurka udowodnić mu, że jego pupcia kotłuje się z jej stary. No jak? Przecież poszła załatwić mu nieśmiertelność po jego śmierci. Którego informuje, że jednak bierze ten ślub na serio, ale już nie z Lubaszem Olafenko, tylko z kimś innym, kto ma około 40. Ile ma na koncie? Nie pytałam. To o czym wy rozmawiacie? A gdy szantażuje starego, że powie matce o jego romansach, zabiera ją na lody, po czym Ewka znowu punktuje biednego Jurka, zwracając mu jego mikrosztabkę i ostatecznie z nim zrywając. Ale wrócisz pod koniec jak osioł ze Shrekiem? A tymczasem Wąski próbuje nauczyć Moralesa polskich kwestii do odbioru złota, ale nie za bardzo mu idzie. Jestem Jurek Killer. Więc siara robi scenkę z Wąskim, pokazując mu, jak ma wyglądać interakcja z Waldkiem na cargo. Cześć Jurek! Spóźniłeś się 15 minut. Zamknij mordę, Wąski! Ale też średnio wychodzi. Cześć, Waldek, no jestem. Siem, jeszcze mi wesoła!
gdy nagle pojawia się komisarz Ryba, bo nikt w tym filmie nie zamyka drzwi, więc Cienki ściemnia, że to kubański pisarz eseista, a nie Jurek Killer, na co Karp prosi o przemówienie w jego pięknym ojczystym języku. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. A byłem pewien, że obie postacie gra pazura. Po czym Siara i Lipski po oglądaniu wyścigów konnych, a konkretnie cycków, dostają od Aldony zaproszenia na ślub z Killerem i zaczynają podejrzewać, że może jednak żyć. Więc Stefan dostaje zadanie złapać go i dostarczyć Lipskiemu, bo musi zapracować na swoją ćwiartkę sztaby. Więc Wąski ogarnia ekipę młodych, ambitnych przestępców i napuszcza ich do basenu. A coś ty mnie tu napuszczał, Wąski? Won mnie na ląd leszcze! I okazuje się, że to młode wilki, gangsterzy o imponujących umiejętnościach. Amfetamina. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. Gangsterzy o umiejętnościach. I gdy Świruska idzie po gazetę, młodzi wilcy wchodzą jak do siebie, bo nikt w tym filmie nie zamyka drzwi i znajdują Killera w torbie, zabierając go na przejażdżkę ruchomymi schodami do Lipskiego. Pamiętasz mnie? No to mnie popamiętasz. To nie zabrzmiało jak miłe wspomnienia, a później na cargo Morales fejkuje chore gardło i przychodzi z napisami odbierając sztaby, a gdy wracają do Lipskiego, ten oczywiście proponuje najpierw to uczcić, oczywiście zostawiając furgonetkę bez żadnej ochrony, gdy Czarek dla odmiany pozostawiony pod nadzorem nikogo, wydostaje się z walizki i schodzi na dół mijając drugą ekipę, a gdy Morales przypomina sobie o najważniejszym rekwizycie, gitarra. Też schodzi na dół, widząc jak Killer odjeżdża ze sztabami, bo kluczyki też zostawili, więc za nim rusza, po czym Jurek wbija do mieszkania, gdzie Ewka zostawia mu właśnie list pożegnalny i klucze. Tak bez majtek? Więc żebra, żeby go nie zostawiała, gdy zauważają drugiego Killera przy furgonetce, Ewka daje Jerzemu swoją giwerę na ślepaki, z którą schodzi na dół i zostaje wciągnięty do furgonu, gdy pojawia się Siara z ekipą. Bo Lipski swojego największego wroga też nie pilnuje i po przepychance Killerów dwóch na zewnątrz wychodzi Morales, więc wilcy zostawiają Jurka na przystanku, a Jose go dobija. Ale dlaczego od razu tak brutalnie? Wystarczyło upomnienie. Po czym Siara ustala 3 sztaby dla niego i 2 dla Lipskiego. Idźmy z tą wichurą! I dorzuca Milesa Morialesa, żeby chociaż ślub z łatwodajną się odbył, więc goście ładują się do kaplicy i Rysia potrąca nadal śpiącego szakala. Nawet nie sprawdzaj, czy została ci jakaś gotówka w kieszeniach. Ale gdy nadchodzi moment przysięgi pułkownika, do kościoła wbija nagle Szrek i wbija nagle Małgorzata Forest. Remniak, krzycząc nie! I okazuje się, że tak naprawdę to cały czas był Jurek. A ja myślałem, że to był Jurek. Ale świst. Więc wychodzą na zewnątrz i wpychają Kubańczyka w ręce gościnnej w kroku, która bierze z nim ślub, a Małgorzata, Socha i Jurek jadą za furgonetką, ale ich Renault gówno staje, bo Niuńka nie zatankowała. Ile razy można tej Foremniak powtarzać? A Siara i Lipskiego zatrzymują młode wilczury pod wodzą Wąskiego, który nagle wyhodował sobie jądra. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spa? I nawet Siara przyznaje, że on i jego mafia jest debeściak, ale gdy ładują ich do suczy, furgonetka nagle odjeżdża, więc ruszają za nią w pościg, który zatrzymuje komisarz Ryba. Czy ktoś gdzieś w tym filmie dojedzie? I okazuje się, że Zbigniew cały czas był wtyką policji. Co pokazałeś? Co pokazałeś? Że będzie tak. No. A gdy Killer i Ewka szukają autostopu, niespodziewanie podjeżdża do nich furgonetka, co ma dużo sensu, bo byli cały czas za nią, więc wsiadają do niej i gdy rodacy czekają na ich uroczyste przybycie, Jurek zastanawia się jeszcze, co zrobić z tym złotem. Obyśmy nigdy nie dowiedzieli się w trzeciej części, bo to na pewno będzie kasztan. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 7 na 10. A teraz daj znać w komentarzu, jaki inny film lub serial chcesz zobaczyć w skrócie i obejrzyj kolejny odcinek przygotowany specjalnie dla Ciebie.